Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5 i mam dla was kolejną ciekawostkę, a mianowicie zobaczcie na ten statek, którego pewnie nieraz widzieliście na plaży, czy też w jakimś odcinku na moim kanale, bo tam kręciłem się nieraz w tej okolicy. On jest troszeczkę podniszczony, ale spójrzcie sobie na statek, który wam wkleiłem w tle. Ten statek, który tutaj widzicie, bez wątpienia jest nawiązaniem do filmu Szczęki. Ponieważ ten, co wam wkleiłem, to właśnie statek z filmu Szczęki i zwróćcie uwagę na ten statek, który macie na plaży, jest on naprawdę praktycznie identyczny. Wiadomo, on jest troszeczkę podniszczony, więc tutaj pewną kwestię, część tego statku trzeba sobie tutaj jakoś wyobrazić, ale jest naprawdę w dosyć dużym stopniu, ten statek jest bardzo, bardzo podobny, dlatego też właśnie chciałem taki odcinek na ten temat nagrać. I też ktoś może powiedzieć, że takich statków jest pewnie mnóstwo gdzieś tam stworzonych, ale w okolicy mamy też rekina stworzonego z piasku, więc myślę, że to tutaj Rockstar chciał dać nam jakąś podpowiedź i stworzył właśnie ciekawostkę z nawiązaniem do tego kultowego filmu, bo bez wątpienia tutaj film Szczęki to film kultowy. No myślę, że każdy z was oglądał ten film, jest on bardzo, był kiedyś bardzo popularny, do tej pory chyba każdy z was myślę, że oglądał ten film, tak więc jeśli o tą kwestię chodzi, to myślę, że właśnie Rockstar chciał sobie tutaj w swojej produkcji tutaj do tego filmu nawiązać. Nie wiem, co wy o tym myślicie, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem to będzie tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!